Cześć Tomasia, dziś zapraszam na chili con carne. Do chili potrzebować będziemy, podam w takiej kolejności, w jakiej będą się pojawiać na patelni rzeczy, odrobinę oliwy, jakaś łyżka, na której sobie podsmażymy cebulę, dwie średnie cebule, może też być oczywiście inny tłuszcz, tak jak lubicie. Dalej pojawi się czosnek, mamy tutaj cztery ząbki, lub trzy, wiadomo, jeżeli są większe, w zależności od wielkości. Papryczka, chili, jest to chili con carne, więc musi być oczywiście ostro. Ja mam cztery papryczki i tutaj trzeba dozować w zależności od tego, jak ostre lubicie dania i od tego, czy będziecie jeść to samo, czy na przykład z bagietką, tak jak ja najbardziej lubię, czy z innym dodatkiem. I jeżeli chodzi o papryczki, to ja jeszcze nie polecam wydłubywania, pozbywania się pestek. Lepiej moim zdaniem użyć mniej, ale zostawić te pestki, na przykład te papryczki, których ja dzisiaj użyłam. Pierwszy raz je kupiłam. One w ogóle nie były... Sama papryczka nie jest w ogóle ostra. Cała ostrość jest tylko i wyłącznie w nasionkach i w tych białych błonkach. Wiem, że to głównie powinno być, ale tutaj no po prostu w ogóle nie była ostra ta papryczka, także w pierwszym momencie, jak spróbowałam, to się trochę wystraszyłam. Mniejsza z tym. Dalej mamy przyprawy, czyli kolendrę i kmin rzymski po łyżce. Ja je najpierw uprażyłam na patelni. Nie jest to konieczne, ale fajnie wydobywa smak. Jeżeli uprażycie na patelni 2-3 minutki na niewielkim ogniu, no to wtedy musicie poczekać, aż one ostygną, zanim je rozdrobnicie i koniecznie trzeba je rozdrobnić, albo możecie też kupić od razu już rozdrobnione, zmielone. Dalej mamy mięso mielone, wołowe koniecznie, pół kilo, dwie puszki pomidorów krojonych, bez skórek. Taka postać pomidorów jest najlepsza do tego dania. Wino, w sumie nie podałam w takiej kolejności, jak miałam, bo i sos usty, i wino będą szły do mięsa, zanim dodamy pomidory. Wino mamy półwytrawne, czerwone, 200 ml. Trzeba użyć jakiegoś dobrego wina, w sensie takiego, które byście wypili. Nie ma czegoś takiego jak wino do gotowania, bo wtedy te dania są niedobre. Tak jak wino jest niedobre, no to później całe danie też jest niesmaczne. I łyżka sosu Worcestershire. To są takie dwa dodatki kluczowe. Nie, sam sos Worcestershire jest tutaj kluczowy. Czasem się obywam bez wina. Jeżeli nie macie akurat wina, nie chcecie otwierać, nie lubicie cokolwiek, to ja czasami zastępowałam je łyżką octu balsamicznego. I oczywiście fasola. Ja daję dwie puszki. Kiedyś w takich samych proporcjach dodawałam jedną puszkę, teraz dodaję dwie puszki fasoli. Zazwyczaj dodaję czerwoną, dzisiaj mam czerwoną i czarną. Podobno im więcej różnych rodzajów fasoli w chili, tym lepiej. I co jeszcze? Sól, pieprz, których tu nie ma, dodamy. I najważniejszy składnik to czekolada. Ja używam teraz gdzieś tak no 4-5 kostek, może szóstą sobie zjem, nie wiem, zobaczymy. Dodaję i po prostu próbuję, jaki jest smak. Dodajmy na sam koniec. Słuchajcie, jest ten dodatek absolutnie konieczny, jeżeli chcecie mieć dobre chili, to ta czekolada jest naprawdę konieczna i no daje niesamowity smak. Jeżeli nie próbowaliście nigdy z czekoladą chili, no to naprawdę spróbujcie. Dodajcie chociaż 2-3 kostki. Ja tak zaczynałam, a teraz dodaję trochę więcej. Cebulka już mi się ładnie, delikatnie poddusiła, jakieś 5 minut. I dodaję czosnek i chili. Dorzucam mięso. Można zdjąć cebulę z czosnkiem i wszystkim tutaj, ale ja po prostu robię dużo miejsca na mięsko i wrzucam. I na dużym, dużym ogniu dobrze przesmażam. Akurat tego mięska nie zostawiam, tylko cały czas dziabię.
intensywnie, bardziej intensywnie niż widać, tylko teraz trzymam w ręce telefon i nie chcę po prostu, żeby była trzęsawa na maksa. I co? No, dziabie, dziabie, a nie tak jak na przykład z kurczakiem, którego zostawiam, bo chcę, żeby było rozdrobnione mocno to mięso. Nie chcę, żeby były duże kawałeczki. Duże kawały. Mają być małe kawałeczki. Papie też, zanim mięso nam się zrobi, dodaję przyprawy, czyli kmin z kolendrą, sól i pieprz. Kiedy mięso już nam się przysmażyło, ja teraz przyciszyłam, żeby nam tak nie szumiało, ale pamiętajcie właśnie, żeby to robić na dużym ogniu, na dużej patelni. Jeżeli nie macie wystarczająco dużej patelni, to zróbcie to na dwa razy, tak żeby mięso nam się nie gotowało, tylko właśnie smażyło. Dobra, czyli na dużym ogniu, ja zaraz zwiększę z powrotem, jak wyłączę nagrywanie. Cały czas to mięsko jest. Dodajemy sos Worcestershire. Dobrze mieszamy. Dobra, i dalej winko. Czekamy, aż nam to ładnie odparuje. No, za jakieś 2-3 minutki myślę spokojnie będziemy przechodzić do kolejnego etapu. Całe wino już wyparowało. Oczywiście zapomniałam i podając składniki i wcześniej dodać cynamon. Cynamon, który też tutaj fajnie nam się będzie komponował z wszystkim. Także dodaję teraz, myślę, że wielka krzywda się nie stanie. Ja mam mielony, musi być mielony cynamon. No, ewentualnie w sumie by się dodało kawałek cynamonu i potem wyjęło, to może też by fajny aromat nadało. W każdym razie jakieś 2 łyżeczki czy pół łyżki cynamonu. Mieszam. I dodaję pomidory. Czekoladę i fasolę dodajemy na sam koniec. Nie chcemy, żeby fasola się nam rozwaliła. Ona ma się tylko podgrzać. A teraz pomidorki. Słuchajcie, wymieszam to dobrze. I już naprawdę na małym ogniu. Może być pod przykryciem jakimś tam uchyloną przykrywką. Ja zrobię pod takim taką siateczką, żeby nam całej kuchni nie ochlapało. Chcemy, żeby pomidory połączyły się z całym daniem, tak żeby nie było już wyczuwalnych kawałków. Na małym ogniu myślę, że będę zaglądać, żeby przemieszać wszystko. Trzeba zaglądać, żeby to wszystko mieszać co jakiś czas, żeby się czasem nie przypaliło, ale tak pewnie jest 40 minut, coś około tego. Będziemy patrzeć, aż będzie odpowiednia konsystencja. Około 40 minut i tak się sprawy mają. Dodaję fasolę. Fasolę trzeba wypłukać. Podobno pomaga to pozbyć się wszelkich niedogodności, skutków ubocznych jedzenia fasoli. No i też właśnie, słuchajcie, jak już dodacie tą fasolę, wszystko sobie wymieszamy. Dodamy czekoladę. Ja po prostu tu wkładam i zaraz wszystko wymieszam. Trzeba dobrze wymieszać i poczekać, aż ta czekolada się rozpuści, ewentualnie właśnie dodać więcej. No, trzeba jeszcze w każdym razie doprawić to oczywiście, sprawdzić, czy nie ma za mało przede wszystkim soli, ewentualnie pieprzu. Zdarzało mi się też dodawać później jeszcze nawet kminu i kolendry, w zależności od tego, wiecie, jak to tam się... Jakie mięso, nie wiem, jaka fasola, ile tej fasoli, czasami mówię, dodaję więcej, czasem mniej, także... O, czuję czekoladę, już zaczęła się rozpuszczać. No, także trzeba to wszystko sobie dosmakować.
I jak się fasola podgrzeje, no to danie jest gotowe. Ale tak naprawdę najlepsze jest na drugi dzień. Jak spędzi trochę czasu w lodówce, się je odgrzeje. Naprawdę wtedy jest rewelacja. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis. Dajcie mi znać, jeśli to zrobicie. I do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Pa, pa, smacznego!